Dzień dobry, kochani. Nazywam się Kasia Krawiecka i zapraszam Was na drugi sezon, drugą edycję Rozmów od Serca. Razem z moim gościem nagramy 7 filmów, przeprowadzimy 7 rozmów i będą one trwały około 30-40 minut. I będziemy poruszać takie tematy jak dom, choroba, poczucie winy. Będziemy rozmawiać o uzależnieniach, agresji, o czarnych owcach w rodzinie. Będziemy też rozmawiać o dzieciach w różnych kontekstach, a dzisiaj porozmawiamy o szacunku. Ja tylko wspomnę, że oprócz tego, że prowadzę bloga i bardzo lubię przeprowadzać rozmowy z różnymi ludźmi, wydałam też książkę Janka i będę wydawała teraz, moja druga książka ukaże się jeszcze w tym roku. Iza, kim ty jesteś? To jest zawsze ciekawe, zawsze pytanie, ale dzisiaj przejdę do konkretów. Tak naprawdę to oprócz tego, że jestem i że żyję sobie, to też jestem terapeutą ustawień systemowych, ale też mi jest bardzo bliskie to, co nauczyłam się też w poszukiwaniu siebie oczywiście. To bardzo wielki zasób, ale głównie zajmuję się terapią ustawień systemowych, ale też sesjami indywidualnymi online na figurkach czy terapeutycznych również. No i prowadzę warsztaty, także też napisałam książkę Ostatnie ogniwo i też przymierzam się do następnej, dużo już jest, że tak powiem, w przygotowaniach, ale to też jest taki potrzebny czas, bo dla mnie też to, co ważne, co żywe i zdrowe, to, żeby też być mocno przy swoim sercu i przy tym takim, w takiej uważności też tego, co się dzieje dookoła mnie, w tej codzienności, w tej rzeczywistości, od której się trochę oddalamy, a ja się do niej jeszcze bardziej zbliżyłam, czyli na przykład wczoraj opiekłam Szarlotkę, codziennie jestem w lesie, też lubię tańczyć, też kocham muzykę, ale też pilnuję bardzo tej równowagi między czasem w pracy, a czasem w życiu, w rodzinie, bo jedno i drugie jest dla mnie niewątpliwie ważne i jedno bez drugiego absolutnie nie może istnieć i tutaj się też skupiam na tym właśnie, co tu i teraz, co w codzienności i takim czerpania takiego dobra i miłości w takich codziennych sprawach, takich właśnie, wiesz, tych zwykłych, nie? Że idziemy na spacer, że idziemy po kasztany, że idziemy do sklepu, że gotujemy coś dobrego, że jemy wspólnie, coś oglądamy i tak dalej. To jest dla mnie takie ważne, ale jeszcze chcę, żeby też prowadzę trzecią edycję Randki ze sobą, dzisiaj był 15 dzień, to też taka piękna podróż i piękna droga z kobietami, które poprzez swoją odwagę nie boją się przyglądać też swojemu i ten szacunek też dzisiaj trochę wybrzmiał na ręce. Więc ten temat też jest, myślę, bliski nie tylko tobie i mnie, ale myślę, że każdemu w ogóle, jak to jest z tym szacunkiem, nie? I czy my go czujemy, czy go mamy w ogóle w sobie. Także to taki temat jest najbardziej na tapecie. Więc fajnie, że możemy o nim porozmawiać. Dobra, zaczynamy. No i dziękuję za zaproszenie, nie, Kasia? A proszę bardzo. O szacunku, tak naprawdę my mówimy bardzo często o szacunku, że szanujemy kogoś, ale tak to można na ten temat bardzo dużo rozmawiać, bo przecież wszystko o szacunku wiemy. Według ciebie, czym jest szacunek? Ja to pewnie bym trochę porozdzielała, dlatego że przypominam sobie od razu i tak mi od razu przyszło do głowy, że jak byłam dzieckiem, to mówiono nam, mi na pewno, trzeba szanować starszych, trzeba szanować mamę i tatę, też to czci ojca i matkę swą. Czyli szanuj ubrania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie zawsze tam rozumiałam, o co tam chodziło, bo też na przykład nie rozumiałam, dlaczego mam szanować starsze osoby, tylko dlatego, że są starsze, a one na przykład nie były w stanie mi odpowiedzieć dzień dobry, czy swoim zachowaniem nie pokazywały też tego szacunku. To był taki mój obraz, trochę, w którym wzrastałam też w tym takim szacunku do kościoła, do Boga, do rodziców, to wszystko było. I ja tam tego chyba nie kumałam trochę, albo bardzo trochę, bo widziałam awanturę, widziałam to, co się dzieje dookoła mnie, że to nic wspólnego z szacunkiem nie było i nie miało nic wspólnego, więc zastanawiałam się, jak można o tym szacunku, jeśli tego szacunku, żeby go nauczyć, trzeba go mieć w sobie. I dzisiaj, jako już tutaj, w tym miejscu, w którym jestem, sobie myślę, że może żeśmy się nauczyli tego szacunku poprzez tą naukę, powiedzmy, rodziców, autorytetów, ale dzisiaj sobie myślę, czy można szanować kogokolwiek, jeśli się siebie nie szanuje. Też szacunek mi się bardzo łączy z taką życzliwością i akceptacją też tego, co w nas
nie wiem, wielkie, ja to nazywam wielkie, ale to można tu mówić o duszy, można mówić o sercu, można mówić o miłości, czyli taka akceptacja i życzliwość. I najpierw bym tu chyba zaczęła od siebie, bo często, i myślę, że szacunek jest czymś większym niż miłość, nawet bym powiedziała, bo często mówimy, że ja kocham moje dziecko na przykład, ale go nie szanuję na przykład, bo nie wiem, na niego krzyczę, drę się, bo sobie nie radzę z własnymi emocjami. Czy można to mówić o szacunku? I wtedy jest takie uzdrawiające zdanie, które ja często zadaję, zwłaszcza rodzicom. Czy możesz do dziecka powiedzieć, że szanujesz i kochasz w nim jego tatę czy jego mamę? I bardzo często słyszę, że no nie, dlatego że jestem zła, powiedzmy na tego partnera czy partnerkę za to, co zrobili albo nie zrobili, a mi się wydawało, że powinni. Czyli tutaj bym też to wzięła pod uwagę tak naprawdę. I myślę, że też ile nas, ludzi tutaj na świecie, każdy o definicji szacunku powie co innego, nie Kasia? Twój szacunek, znaczy twoja definicja szacunku jest jaka? No u mnie to był przeważnie strach. Bałam się na przykład, załóżmy, jeśli chodziłam do kościoła i zadałam pytanie, bałam się tego odrzucenia, to nie było, na przykład w moim odczuciu nie było tego zrozumienia. I jeśli mówimy na przykład o szacunku do starszych, to szacunek, krzyk, strach. To było to, z czym ja się spotykałam, albo jeśli nie było krzyku, to było bardziej szantażowanie. Jeśli ty tego nie zrobisz, to ja to zrobię. Ja to zauważyłam, że ja to robiłam ze swoimi dziećmi i to mi uświadomiły siostry. I dopiero mogłam to przepracować, bo dla mnie to był naturalny, bo to było dla mnie naturalne, a dopiero gdy przyszło mi się zmierzyć z tym, że rzeczywiście, czy ja naprawdę szanuję swoje dzieci, to wtedy, o kurczę, a czym jest ten szacunek? I wtedy... Jak go okazuję też, prawda? Jak ja z moimi dziećmi o szacunku rozmawiam, czyli na przykład mówię mu, na przykład wymagam od nich szacunku do siebie, a na przykład w tym samym czasie jestem zwana ich tatę na przykład, tak? I teraz jak to połączyć w sobie? Jak to dziecko ma połączyć w sobie? Nie? No i tak. Właśnie no. Wiesz co, wczoraj z moimi dziećmi miałam taką rozmowę, jak wracaliśmy wieczorem do domu, gdzie mówię, o, bo Anika mówi, a czemu ja mam niebieskie oczy, a Jamie ma inny kolor oczy? Mówię, no zobacz, bo ty masz oczy po tacie. I zobacz, jakie masz piękne oczy. I zobacz, tata Jamie, bo miał inny kolor oczu. I zobacz, jacy wy jesteście piękni, jesteście inni, trochę z mamy, trochę z taty. I byłam bardzo dumna z nich, że oni w ogóle tak po sobie popatrzeli i tak, Boże, no czy ona zwariowała? Ale chcę właśnie, żeby oni widzieli, że w ogóle, żeby dojść do tego momentu, gdzie jestem teraz, to mi naprawdę zajęło dużo czasu, bo to chyba się, bo w ogóle może nie cieszenie się, ale szanowanie byłego partnera, mimo to, że zrobił coś albo czegoś nie zrobił, to jest naprawdę to bardzo trudne. Iza, w ogóle właśnie, jeśli jesteśmy w nowych związkach, czy jeśli były partner jest w związku, a my jesteśmy sami, czy szacunek jest możliwy? Bo przecież dużo łatwiej jest zabronić wszystkiego dzieciom i sobie. Znaczy pytasz mnie o to, jak jest w drugich relacjach, gdzie są dzieci? Czy jest możliwe? Czy o wcześniejszych naszych partnerach, czyli na przykład miałam męża, rozwiodłam się z różnych powodów i teraz wychodzę drugi raz za mąż. No to jest bardzo wielki temat i też sama nad nim pracowałam wiele, wiele lat temu. To jest po pierwsze coś takiego, że mam w sobie bardzo dużo szacunku i takiego podziękowania, że czyli do mojego męża, byłej żony, czyli dziękuję, że zrobiłaś dla mnie miejsce. Co za tym idzie? Za tym idzie bardzo głęboki szacunek i pokłon, bo gdyby w ich przypadku coś tam, nie wiem, znaczy byliby dalej ze sobą, no to nasza relacja i naszych dzieci nie ma. Czyli tam doszło coś do końca, coś się domknęło i nie poszło dalej, oni się rozstają i pojawiam się ja. I teraz jeśli ja udam, że jej przede mną nie było, no to zamykam sobie drogę do miłości również, dlatego że nie, że to jest ten porządek, że ona była przede mną. Jeśli ja umiem powiedzieć, dziękuję, że zrobiłaś mi miejsce i drugą stronę mój obecny mąż może to powiedzieć w stosunku do mojego byłego męża, no to ta miłość inaczej płynie. To jest taki pierwszy kawałek. A jak mamy jeszcze dzieci, czyli na przykład z pierwszego małżeństwa, tak jak ja mam, czy mój mąż też ma córkę, to też czy ja potrafię powiedzieć w niej, do niej, że w niej szanuję tą część jej mamy, bo ją widzę, bo wiemy już, już nieraz też o tym rozmawiałyśmy, że połowa nas to mama, połowa tata. Każdy ma równo po 50%. Czyli czy ja umiem
uszanować i powiedzieć, że byłeś przede mną, że widzę w tobie tą część, tak jak ty powiedziałaś, na przykład o tych kolorach oczu, tak, że macie każdy inny, bo każdy ma po swoim tacie. I co to jest przekazane w przekazie? Że nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy. Twój tato ma dokładnie takie samo miejsce, ja go w ten sam sposób szanuję, szanuję tą część, powiedzmy, w twojej córce czy w twoim mężu. I tak samo jest z drugim, czyli oni nie muszą rywalizować. Oni mogą poczuć się w tym, że są równi, mimo że mają na przykład zobaczyć innych tatów. I teraz ty pojawia się u ciebie mężczyzna na przykład, tak? A wiemy, że się pojawił. Czy on umie też dać to miejsce i to pierwszeństwo, czyli to oddać ten szacunek, dziękuję, że zrobiłeś. I teraz zobacz, jeśli on nie uszanuje tej części męskiego w twoich dzieciach, to czy on może je wychowywać? I często tam jest, i nieraz słyszałam takie historie, że na przykład ci mężczyźni czy te kobiety zaczynają się czuć trochę lepażniejsi od tych pierwszych partnerów. A ciebie nie ma, a ja jestem, a ty nie płaciłaś alimentów i tak dalej, etc., etc. No i tu też jest takie ważne, że nie możesz być większy, nie możesz się wywyższać, bo to też jest brak szacunku. Czyli oddaję mu, że on był przede mną, a ja mam taką wdzięczność, że zrobiłaś mi miejsce. I teraz ja prowadzę, jestem tą dodatkową osobą, która szanuje i kocha te dzieci. I może dużo dobrego się na tym polu absolutnie zadzieć. No i oczywiście, że trudne, najtrudniejsze to jest moje, twoje, nasze tak zwane, ale tu też, jeśli umiemy uporządkować, czy dla mnie moje dzieci z pierwszego małżeństwa, czy z drugiego, są dokładnie w tym samym jakby miejscu, znaczy są na równi. Tu nie ma, że jest inaczej, że ja na przykład kocham bardziej dzieci z drugiego małżeństwa niż z pierwszego. Tak to nie działa, tak to nie funkcjonuje. I co tu jest sprawdzianem? Sprawdzianem jest to, jak dzieci ze sobą mają kontakt. Czyli na przykład, czy też słyszałam ostatnio taką historię, że tato umarł dziecka i mama dała dziecku kasetę, żeby oglądał, i drugi, jej mąż już obecny, poczuł się zazdrosny. No tam nie ma szacunku. Co za tym idzie, jeśli nie ma szacunku, to też gdzie jest miłość? Czyli on ma z tym jakiś kłopot, trudno, i wtedy by trzeba było temu trudnemu się przyjrzeć. Czyli dlaczego ja nie mogę wytrzymać tego, że ona patrzy na swojego tatę? Czego ja nie mogę wytrzymać? Co jest w tym dla mnie takiego strasznie trudnego, nie? I wtedy, jak on już zna, no to może przyjść i powiedzieć: aha, już zrozumiałem, szanuję w tobie tatę, on był przede mną. To jest bardzo ważne, dlatego że naprawdę ten brak szacunku zamyka nam drogę do miłości, moim zdaniem. My się wtedy zamykamy, my się blokujemy. Czyli to są ważne, bardzo, bardzo ważne tematy, i nie jest tak, że się to nie udaje. Udaje się jak najbardziej, jeśli głośno też o tym mówimy, nie? Czyli na przykład, kiedy dzieci mogą mieć zdjęcia swoich ojców czy matek przy łóżkach, i na przykład ci drudzy partnerzy, partnerki nie mają z tego powodu bólu, czy nie czują się zagrożone, czy nie czują się w jakikolwiek inny sposób. To znaczy, że tam jest, jak należy, jest porządek i że to może popłynąć dalej i że to może się fajnie, naprawdę fajnie udać, bo ja jestem taką osobą, która kocha ciebie, dlatego że kocham też tą część, powiedzmy, mojego męża w dziecku przecież, a jego kocham, no to idzie z automatu, moim zdaniem, więc to są ważne, fajne rzeczy też tak naprawdę, ale bardzo, bardzo trudne. W ogóle chyba uważam, że taka droga do szacunku też nie jest łatwa. Bo tutaj też ja sobie przypominam, powiedzmy, siebie z kiedyś, że nawet jeśli nas nauczono tego szacunku do innych, to moje pytanie teraz, czy nas nauczono szacunku do nas samych? I ja nie pamiętam takiego momentu, nie wiem jak ty, czy ty go pamiętasz, ale takiego, że no, mówiono mi, jak to jest siebie szanować, czyli na przykład, jak szanować swoją przestrzeń, jak szanować swój czas, na przykład, nie? Jak też szanować, czyli spotykam się z koleżanką, z koleżankami, one obgadują na przykład kogoś, a zawsze obgadywanie jest kłamstwem, tak naprawdę, i nie służy. Czy ja szanuję to, co do mnie wpada? Czy ja na przykład mówię: nie, ja nie chcę brać w tym udziału i się oddalam? To jest też szacunek. Szacunek też ciała do tego, co jem, co spożywam. Czy jem to, co mi służy, bo moje ciało też czuje, czy ja właśnie szanuję siebie w każdym tym aspekcie, nie? Takiego, czy ja dbam o nie wiem, wysiłek fizyczny, czyli o spacery, czy o to, o dietę, o emocje, o wszystko. To jest ta nauka naszego szacunku. No i też po drodze trzeba było się tego nauczyć, bo ja nie pamiętam takich rozmów w szkole, czy gdzieś, jak to jest, jak żeby siebie szanować. Zwłaszcza jak się ma deficyty, jest się na głodzie, bierze wszystko, co się trafia, człowiek bierze, jakby tylko, żeby nas widziano, żeby nas zauważono, nie? Czyli my wtedy pozwalamy też przekraczać nasze granice, bo jesteśmy głodni,
miłości, głodni wszystkiego. No. Zgadzasz się, czy, bo tak zamilkłaś, nie dopuściłam cię, Kasia, ale myślę, że to ważne, co powiedziałam i chciałam, żeby to też wybrzmiało, nie? Czy ja szanuję też tą przestrzeń? Wiesz, ja przez wiele, wiele lat miałam coś takiego w sobie, że byłam naprawdę wiele w stanie zrobić, żeby mnie widziano, żeby mnie chciano. A dzisiaj myślę sobie, wiesz, że ja nie każdego chcę puścić już do mojego domu. Ja nie z każdym się chcę przytulać. Ja nie z każdym chcę rozmawiać. Ja nie z każdym się chcę spotykać. I to nie, wiesz, i jakby szanuję każdym człowieka to, że jest człowiekiem, ale już nie muszę szanować tego, co on robi, co on czyni, czyli jakie ma zachowania też w sobie, jak się zachowuje, czy właśnie obgaduje, czy nie, czy jest taki sam w domu, w pracy i tak dalej, czy mu się to zmienia, czy wiesz, o co chodzi. Tutaj jest bardzo duże, myślę, taka przestrzeń do tego, żeby sobie to zobaczyć i też samemu zadać sobie pytanie, czym dla mnie jest szacunek do mnie, do świata, do życia. Bo ja myślę, że to wszystko się ze sobą łączy gdzieś tam po drodze, czyli jeśli nie mam szacunku do siebie, to nie mam do życia, nie mam do świata, nie mam do ludzi na przykład, nie? Bo na przykład obgaduję, bo na przykład komuś życzę źle, bo mówię niestworzone historie, które niekoniecznie są prawdziwe i też znowu lubię widzieć te dwie płaszczyzny, tą pierwszą płaszczyznę taką, że z jakiegoś powodu ta osoba to czyni, robi i dobrze byłoby sobie to spojrzeć, więc tutaj też wiem, że ustawieniowo to się też często pokazuje, że nie? Że płynie to trochę dalej, trochę szerzej i nie zaczyna się od nas, nie? Czyli tutaj też bym popatrzyła na te sprawy. Ale chciałabym, żebyś coś o tym powiedziała, właśnie o tym takim, czy nauczono cię też tego szacunku i czy musiałaś się go sama nauczyć, no właśnie takich, co ja mówiłam, nie? Że takich, że był taki moment, że ja wszystkich chciałam, żeby tylko mnie zobaczono, a później przychodzi taki moment, że już ja siebie widzę i ja już nie potrzebuję tego wszystkiego z zewnątrz, nie? Tylko tam od swojego wnętrza patrzę, kim jestem w istocie i tak dalej, nie? No, ja zabiłam, bo dużo pięknych rzeczy powiedziałaś i gdybym cię przerwała, to by nie było w porządku, bo moje komentarze wtedy były zbędne. Według mnie szacunek wymaga odwagi i stanięcia po swojej stronie. Tak jest, brawo, tak jest, oczywiście, dłużej. Tak, jak coś się dzieje, to zamiast na przykład dzwonić i pytać o poradę albo powiedzieć, o ten zrobił to czy to, właśnie zatrzymaj się i... Okej, okay, jak ja się z tym czuję, czy mnie w środku trzęsie, jak mnie trzęsie, to spróbować to rozpuścić, albo przy właśnie, okej, okay, nie radzę sobie z tym, okej, okay. I wtedy porozmawiać z kimś o tym, dlaczego ja na to tak zareagowałam, zamiast siać ferment niepotrzebny, bo to też tak jest, że każdy ma inną opinię, każdy żyje w inny sposób, każdy jest w innym momencie w życiu i my nie możemy przyjmować wszystkiego, co do nas idzie. No ja tak próbowałam robić i po prostu ledwo uszłam z życiem, muszę przyznać, i zaczęłam z tobą współpracować no w ostatnim momencie dla mnie tak naprawdę, bo to, co się działo w moim życiu, to ja już nie miałam, ja na oparach jechałam i myślałam, że szacunek to jest mówienie wszystkiemu tak, co przechodzi, a to jest a, no właśnie. Mówienie sobie tak. No, to jest też ta projekcja niesłuszna na nasz własny temat na przykład też, nie? Że my czasem zupełnie inaczej siebie, nie wiem, widzimy, niż inni też nas widzą, nie? Albo też nasza projekcja na innych, czyli tak naprawdę nie wiem, co on ma w środku, nie wiem, co on czuje, nie wiem, co robi, jak zostaje sam na przykład i tak dalej, więc to też warto sobie na to popatrzeć, tak właśnie dlaczego ja tak z każdej strony wszystkich wpuszczałam, proszę bardzo, i myślałam, że szacunkiem będzie to, jak ja tu otworzę dla wszystkich drzwi, okna i nie wiem, co jeszcze, czyli rozdam siebie. No i teraz dobre pytanie, czy w tym momencie się szanuję, jak tak rozdaję siebie? Czy zostawiam coś dla siebie, dla najbliższych? I tutaj też właśnie takie ważne, nie, żeby tutaj sobie na to wszystko popatrzeć i znowu wrócić do serducha, do tego, co tam jest w nas. No. Tak. Ten szacunek to jest wielki, nie? Tak wiele ma chyba płaszczyzn, myślę sobie, tak naprawdę. Tak. To też właśnie kiedyś na przykład miałam takie coś, że jeśli ktoś mi mówił nie, to ja się gniewałam na tą osobę, albo obrażałam, ale teraz na przykład widzę, jeśli ktoś mówi sobie nie, na przykład jeśli ktoś mi mówi nie, to znaczy, że przefiltrował i mówi sobie tak. I to też wszystko zależy, jak ja to mogę odebrać, bo mogę zacząć o tym sobie krzyczeć, jak ty tak możesz, ja ci tyle dałam, ja ci tyle pomogłam, a mogę powiedzieć, dobrze, okej. Okay. I to też. Ale też można dalej iść, Kasiu, można siebie zapytać, a po co tak dawałam, tak? Wiesz, czy było wyrównanie też, czy nie dałam za dużo, bo wtedy też ta osoba nie może wyrównać i też raczej cię odrzuci niż przyjmie,
wiesz, bo za dużo. Także tutaj też trzeba być uważnym, czyli też takie fajne zapytanie się, czy ja jeszcze mam coś do dodania, czy ja chcę. I to jest chyba taki fajny moment, kiedy można sobie powiedzieć, ja już nie wszystkich chcę u siebie gościć i tak dalej, czyli taka jeszcze głębsza uważność tak naprawdę, bo ja myślałam, że jak właśnie, że bycie takim dobrym, to dla wszystkiego i dla wszystkich, tak, ale dla wszystkiego, co zdrowe i żywe, a nie co martwe i złe, albo jakieś trudne i tak dalej, to jest ta różnica, więc to jest trochę tak jak schodzeniem do lasu. Tak mi przyszło, że kiedyś chodziłam do tego lasu, żeby coś dostać w tym lesie, żeby pokrzyczeć, żeby spalić kurtkę, taki miałam też kiedyś tam rytuał, bo to się wiązało z różnymi rzeczami, żeby się przytulać, a teraz chodzę do lasu bez telefonu, ściągam buty i idę trochę tak, jakbym była w domu, patrzę uważnie na każdy krok, z szacunkiem do wszystkiego, co żywe, a tam jest żywe wszystko i już nie krzyczę, tylko raczej słucham tego, co mi las chce powiedzieć, czyli tak jakby zupełnie z drugiej strony, czyli nie znowu ja tylko sobie, tylko kurczę, a co ja dla ciebie teraz, lesie, mogę zrobić, jak stałam ostatnio mamy tutaj pomniki dębów, które mają 200 lat. Nie trzeba kłaść głowy na nim, zwłaszcza, że zobaczyłam, że w każdych zakamarkach kory są pochowane robaczki. I sobie myślę, jak to drzewo tuli przed wiatrem te żyjątka i wystarczy, że staniesz obok i taką czujesz energię i siłę i moc i mądrość wynikające z drzewa, że sobie pomyślałam, ile ty już wysłuchałaś historii. Tak, szczególnie dęby, prawda? Bo to są tak. Też się mówi, że dąb reprezentuje nam tatę, czyli tą męską energię. I za tym sobie pomyślałam, ciebie, ty byłeś, mnie nie było. Ja jestem, ty jesteś, ja odejdę, a ty nadal będziesz. Taka jest różnica. To może my mamy coś tu do zrobienia. I też uważam, że taka właśnie też szacunek, to też do tego wszystkiego. Czyli też do tego, ile ja plastiku zużywam, ile ja wyrzucam na przykład jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też wiąże się to wszystko z szacunkiem do pieniędzy, z szacunkiem do zarabiania tych pieniędzy, z szacunkiem do wydawania też tych pieniędzy. Czyli zobacz, na każdej jakby płaszczyźnie można tutaj mieć szacunek, bo czasem widzisz, niektórzy tak gniotą te pieniądze, gdzieś po kieszeniach trzymają. No i to też pytanie, czy ten szacunek do tego jest. Także to jest temat, myślę, że bardzo, bardzo, bardzo głęboki. Bardzo. Chciałam ci to dodać właśnie teraz, bo tak powiedziałaś, tak, że mówienie nie to jest właśnie okazywanie szacunku, też ja o tym nie wspomniałam, ale też mówienie tak, przyjmowanie, tak, bo często mamy, ja na przykład miałam takie poczucie, że nie zasługuję i ja dawałam i nie umiałam brać i umiejętność brania od drugiej osoby to też jest okazywanie szacunku do siebie. Tak, bo ciało czuje, nie? Ciało twoje czuje wtedy, kiedy mówisz tak, ale też wtedy, kiedy mówisz nie. I dobrze być tutaj właśnie przy tym serduchu, przy tym patrzeniu tutaj uważności i takiej czułości do siebie, życzliwości, bo wtedy rozpoznasz. Bo ja myślę, że wszystko to jest tak naprawdę o tym, że my otwieramy drzwi. Po to, żeby rozpoznać, co się dzieje dookoła. Ale już jak rozpoznam i wiem, to mogę te drzwi też zamknąć, nie? Nie muszę ich mieć cały czas też otwarty. Także to też jest takie chyba ważne. I ja tak trochę teraz mam ostatnimi czasy. Bo też ostatnie wydarzenia tak zrobiły, że ja się teraz trochę uśmiecham do tych wydarzeń wszystkich, które się nie spotkały na mojej drodze, bo wiesz, ja jestem jeszcze bliżej siebie, mam takie poczucie, że jeszcze jestem bardziej uważna właśnie na siebie, bo chyba byłam bardziej uważna na innych jednak niż na siebie, a myślę, że tu musi być zachowana absolutna równowaga, wiesz, i takie patrzenie też, czy to nie za daleko, czy nie za daleko wpuściłaś kogoś do siebie, czy ktoś nie nadużył też ciebie, a takie nadużycia też są tylko dlatego, że ufasz bezgranicznie i myślę, że to ufanie bezgraniczne też nie jest właściwe i też nie jest szacunkiem do nas. Raczej trzeba rozpoznawać, sprawdzać, czy to, co się dzieje, jest mi służy, czy nie, a ciało jest takim naszym odbiornikiem i my czujemy, kiedy idziemy w dobrym kierunku, a kiedy ten kierunek, bo nie śpimy, bo różne rzeczy się dzieją, bo zakupujemy, bo uciekamy od siebie i tak dalej. Więc wiemy doskonale, że nikt bardziej niż my sami nie jesteśmy odbiornikiem tego, co jest wewnątrz nas tak naprawdę. Tak, a czy można szanować kogoś, kto nie jest taki, jaki chcemy albo sobie wyobrażamy? No jeśli już masz to odpowiedź zawartą w pytaniu, bo jeśli ja mam wyobrażenie mojego męża, partnera, nie wiem, sąsiadki, sąsiada, rodzeństwa, rodziny, mamy, taty, no to nie akceptuję go w tym, czym on jest, a on też jest w tym miejscu z jakiegoś powodu
I nie możemy nikogo chcieć ulepić na nasz, nie wiem, na nasz wizerunek, na nasz wzór, czy na to, żeby on był taki, jaki ja chcę, żeby był. No to tutaj chyba nie ma miejsca na szacunek. Bardziej bym powiedziała, że ta życzliwość, akceptacja pozwolenia komuś na bycie takim, jakim jest, ale też uważności w sobie, czy ta osoba nie przekracza mnie, nie używa mnie, tak? No to tutaj bym tak chyba na to spojrzała. No to chyba takie. Czy odpowiedziałam na twoje pytanie, Kasia? Tak. One były dobre, bo one były też zawarte jakby właśnie w tym, że no jeśli ja chcę tak, znaczy jeśli ja chcę mieć grzeczne dziecko, nie wiem, żeby ono robiło to, to i to, to czy na pewno, jeśli tych trochę w rolach, czyli też na początku te role są ważne, ja wiem, że później z tych rol fajnie jest odejść trochę dalej, ale na początku jak gdzieś się budujemy, czy poznajemy w ogóle istotę siebie, czyli kim ja jestem tak naprawdę w istocie, no to to bycie człowiekiem jest na początku. I ten szacunek uważam, że jest to taki bezwarunkowy. Czyli dziecko najpierw też jest człowiekiem, więc tu mu się należy szacunek, a często też przekraczamy granice dzieci, mówiąc mu, co ma mówić, co ma myśleć, co ma jeść i na inne rzeczy. Czyli też nie pytamy, tylko narzucamy swoje, że tak powiem, swoje stereotypy, swoje przekonania, swoje i mamy w tym nawet jakąś gdzieś słuszność, bo nas też tak wychowano i mamy dobre może nawet, wiesz, jakby intencje, ale one nie zawsze służą i nie zawsze są tym samym. Ja bym tu sprawdzała, czy wszystko to, co się dzieje, jeszcze jest o mnie, jeszcze jest dla mnie, dla mojego dziecka, czyli tu też takie traktowanie dziecka najpierw jako człowieka. Ja mam poczucie, że to już stawia nas w trochę innej pozycji i właśnie w tym takim uszanowaniu, szacunku. Jak przychodzą do mnie alkoholicy, nie wiem czemu, ale przyszło mi, ja nie lubię tego słowa, ale osoby, które piją, nadużywają, czyli są w jakichś uzależnieniach, to przychodzą i mówią, ja jestem alkoholikiem. A ja mówię, a ja myślałam, że człowiekiem. I często to zdanie w nich coś uzdrawia. Bo mówię, wiesz, nie przestałaś być człowiekiem, synem swoich rodziców, nawet mężczyzną, mężem czy ojcem, tylko dlatego, że, nie wiem, w twoim życiu pojawiło się uzależnienie. I tak jak nie jesteś za nie odpowiedzialny, tak jesteś odpowiedzialny za zdrowienie i za przyjrzenie się też temu, dlaczego tak się zadziało w twoim życiu. I tutaj też można też powiedzieć o tym szacunku do mężczyzn. Ja bardzo często widzę w kobietach, a wiesz doskonale, że dużo więcej kobiet ze mną pracuje niż mężczyzn, choć to tak widzę, że ci mężczyźni coraz częściej chcą i też chcą rozpoznać, co w nich, też to, co żywe, też to, co zdrowe, też to, co dobre. Ale jest taki bardzo mocno pokoleniowy brak szacunku do mężczyzn. I on jest wynikiem też tych historii, oczywiście też tych wojen, tego wszystkiego, że te kobiety pozostawały i mężczyźni później wrócili i takie my z lojalności ukrytej, bo którejś prababci, babci na przykład zrobiono krzywdę, my w tym pokłonie nieuświadomionym często nie szanujemy mężczyzn, co za tym idzie, nie szanuję mojego męża, czy partnera, więc pytam wtedy, co on ci zrobił? Ona mówi, że nic, ale ona go nie wie dlaczego. Więc tutaj też jest takie spojrzenie, może też na tą historię, pokłonienie, powiedzenie już widzę, że czasem nie moją historię niosę, ale już jak rozpoznam to, że nie moja historia, to mogę powiedzieć, po co mi ta historia? Ja chcę swojego partnera, męża absolutnie szanować, bo jest dobrym człowiekiem dla mnie. Czyli mogę się zwolnić z tego ukrytego, lojalnego wobec kobiet wcześniejszych na przykład. Czyli też takie uszanowanie, pokłonienie się temu. Dużo szacunku jest w pracy ustawień systemowych, że tam jest bardzo dużo szacunku. Dobrze. Mówisz o szacunku do mężczyzn, a jak się nauczyć szacunku do mężczyzn? Ja na przykład widzę u wielu osób, że na przykład jest karani ciszą, że są ciche dni, że jest albo tak zwany my way, albo no way, czyli albo po mojemu, albo wcale. Albo wcale. Jak tu zacząć? No tutaj na pewno. W ogóle. Wiesz, tutaj na pewno nie ma szacunku, czyli jeśli jest tylko po mojemu, czyli tutaj jest takie poznanie siebie, nie? Rozpoznawanie siebie w ogóle. I to jest trochę tak, jak w relacjach partnerskich, że w te relacje partnerskie wchodzimy z naszymi historiami, z rodami, z rodzicami i tak dalej. I dobrze jest popatrzeć, czy ja patrzę na niego i widzę jego realnie, w rzeczywistym tym, jaki jest, czy ja mam nałożone też jakieś obrazy, które również często nie są moje. Czyli rozmowa, takie mówienie, popatrzenie, wiesz, żeby sobie w ogóle, czego ja chcę też od tego związku, dlaczego ja jestem w ogóle z tobą. I ta intencja też jest znowu tu ważna na początku, bo jak pytam o tą pierwszą intencję wchodzenia w relację na przykład partnerską, no to kobieta wchodzi z tą intencją, czyli na przykład ja chcę być mamą, na przykład. I to się zadziewa, czyli ona wchodzi w tą relację z mężczyzną,
udaje się zostać mamą, czyli intencja się zrealizowała, prawdaż? Ale co dalej? Dalej jest jakby koniec. I teraz jak nie mamy świadomości albo nie umiemy znaleźć nowej, czyli na przykład ja w pierwszym odruchu tak miałam, że chciałam zostać mamą, ale teraz chcę z tobą być, bo dobrze mi, bo tam są wtedy już każdy ma swoje, nie? Ale ważne i ja sama doświadczyłam braku szacunku, zwłaszcza przy pierwszym mężu, gdzie myślę, że to była też taka dobra lekcja dla mnie, żeby popatrzeć też, dlaczego, nauczyć się też bezwarunkowości, nauczyć się miłości, oddzielenia też, że w momencie, kiedy on nie jest szczęśliwy, czy ma trudniejszy czas, to ja też nie muszę z nim w to wchodzić, tylko mogę popatrzeć, poobserwować, z szacunku czasem się oddalić od niego, na przykład jeśli on jest pod wpływem czegoś i z szacunku na przykład samego rana wrócić z kubkiem kawy, jak z człowiekiem wypić, no to już jest taka płaszczyzna, myślę, że też takiego głębszego wglądu, w którym miejscu dzisiaj jestem ja w swoim życiu. Czy jak ja patrzę też na relacje partnerskie, jak ja patrzę na mojego męża właśnie, czy z szacunkiem, czy ze złością, bo często mamy ukryty jakąś złość, bo nie wypowiedziałyśmy tego, co chciałyśmy w danej chwili. I znowu dlaczego? Często pytam, nawet dzisiaj miałam sesję, gdzie zapytam, dlaczego nie możesz mamie odmówić, na przykład, że nie kupię ci butów, torebki, nie wiem, torby, czy nie wyślę ci pieniędzy, no bo mnie mama odrzuci. I teraz pytanie jest znowu, czy to jest szacunek do siebie, czy ja szanuję czas, pracę, czy się zastanawiam, czy mam pieniądze i przestrzeń na to, żeby mamie to dać, czy może nie. I czy tam się trochę ta forma nie zmieniła, czyli czy ja nie bardziej opiekuję się mamą niż mama mną kiedyś, więc tam jest też dużo tego, nie? Czyli popatrzeć też można, bo myślę sobie, że tak indywidualnie też na to moje, czym ja jestem. Okej. Okay. Bo wiesz, jak jeszcze do tego dołożę, że wiesz, jak mam szacunek do mojego czasu, do zarobienia pieniędzy i do wydania, no to może powiem mamie, mamo, może 10 butów już nie potrzebujesz na przykład, albo ta torba ci nie jest potrzebna, bo nie wiem, bo jedziesz gdzieś na jeden dzień, a nie na tydzień. Wiesz, o co chodzi, że można tutaj tak uczciwie wobec siebie, ale też tej drugiej strony. A jeśli masz w sobie wgląd, bo mnie odrzuci, to znaczy, że jesteś głębiej. To znaczy, że tam jest jakaś praca na głębszym poziomie. Gdzieś dużo wcześniej, która się zadziała, a teraz jest to tylko konsekwencja też tego, co widziałam. Bo też fajnie byłoby sobie zadać pytanie, jaki szacunek widziałam między mamą a tatą? Jaki szacunek widziałam między mamą a tatą? Tak, to ważne. Czy oni się szanowali? Czy oni właśnie nie kłócili się bez przerwy? Czy oni się kłócili przy nas? Czy przy nas może przytulali? Wiesz, to jest też ważne. Czy oni, jak oni tą swoją przestrzeń dookoła siebie pokazywali mnie jako dziecku, bo z tym też idę potem w świat. I tutaj fajnie byłoby sobie właśnie też popatrzeć na ten moment właśnie, czy tam było, czy była radość, wiesz, czy były fajne kolory, czy raczej przemoc i trudno. Więc wtedy tak zostały przekraczane wszystkie granice, że ja muszę w sobie te granice też na nowo ułożyć, na nowo się trochę wrzeźbić, odkryć. Więc to jest też taki temat, czy ja widziałam szacunek, czy Boże, moja mama się nie odzywała do taty, a tata do niej, albo się kłócili, albo coś tam, nie? Więc wtedy my w ogóle nie wiemy, co to jest za słowo w ogóle, szacunek, znaczy jak to jest, wtedy chodzimy też w relacje, też tam się nie szanujemy, bo nawet nie wiemy, że to może jest brak tego szacunku, bo tak się zachowywali moi rodzice, więc ja się tak zachowuję i nie wiem, o co chodzi. Tak, bo jeszcze to jest totalne, prawda? Ktoś ma do czegoś pretensje na przykład, tak? Jeśli ja na przykład, nie wiem, tak widziałam, no to tak zostałam wychowana, no to tak chowam dalej. No i tutaj jest takie właśnie otworzenie drzwi, żeby zobaczyć, popatrzeć, rozpoznać, zamknąć, powiedzieć okej, okay, ja myślę, że ja w swoim życiu to jak zaczęłam siebie szanować, to zaczęłam szanować też to, co dookoła mnie też myślę sobie. Że jak zaczęłam układać, zaczęłam rozumieć też tą historię, zaczęłam wracać też w tym szacunku, czyli właśnie jak szanować, powiedzmy, mamę, która bije, nie? Albo jak szanować tatę, który na okrągło robi jakieś nam awantury, znaczy w domu awantury. No, to nie jest takie łatwe, nie jest takie proste. Więc tutaj jako dziecko trzeba to spojrzeć, a potem też jako dorosły i wrócić, zobaczyć. Także no nie są to, myślę, że to nie są łatwe tematy, choć wydaje mi się, że jak już się to załapie, człowiek wie, no to w tym szanowaniu nie obgada, w szanowaniu nie oceni, w szanowaniu
nie zrobi niczego sobie przeciwko, bo wie, że to jest moje ciało, że to jest tutaj we mnie, nie? Czyli jest uważny na siebie. Widzisz to w kółko chyba o tym samym, o tej uważności, o tym skierowaniu się na siebie najpierw, o tym zadbaniu o siebie najpierw, o wypełnieniu siebie najpierw, żeby można było też jakby później się tym, że tak powiem, dzielić właśnie w szacunku i w miłości. Iza, to może zadam Ci ostatnie pytanie. Oczywiście. Właśnie, bo powiedziałaś o zatrzymaniu się, o przyjrzeniu się. Jak w ogóle zacząć pracę nad szacunkiem, nad konceptem szacunku? Bo no właśnie... pewnie od definicji, nie Kasia, czyli jest popatrzeć na siebie i na to, czym dla mnie jest szacunek. Jak ja go widzę, jak ja bym chciała go widzieć. Albo jak właśnie zacząć też od tego, jak patrzyłam, jak byłam dzieckiem na szacunek właśnie rodziców. Czyli żeby mieć jakby ten pułap, ten kawałek tego, od którego mogłabym ruszyć w swoją drogę. To jest tak, jak zaczynasz, wiesz, no, jeśli chcesz wziąć udział w maratonie, a nigdy nie biegałaś, to nikt mi nie wmówi, że staniesz na starcie i zrobisz jednego dnia bez żadnych prób ćwiczeń 50 czy 150 kilometrów. Nie ma takiej opcji. Czyli przygotowuję przestrzeń, przygotowuję siebie do maratonu. Jak przygotowuję siebie? Patrzę na to, co jem, patrzę na to, ile śpię, ile ćwiczę i tak dalej, i tak dalej. Tak jest z medytacją, tak jest, myślę, ze wszystkim. Jak na grupę zaczynałam randki, gdzie z różnych płaszczyzn życia kobiety przychodzą, gdzie są w wspólnej grupie. Jedna już medytuje na przykład, druga nigdy nie miała jeszcze z tym do czynienia, to dla niej zamknięcie oczu jest bolesne. Ale ja nie mogę nawet przez sekundę nie mieć miliona myśli. Więc mówię, to policz może, żeby umysł na chwileczkę chociaż zrobił ów, żebyś odpoczęła. No i znowu zaczynamy od minuty, dwóch, trzech, więc mówię, może nie musisz mieć zamkniętych oczu, bo jak masz zamknięte, to się w tobie pojawiają obrazy. Może miej otwarte i patrz. Wiesz, o co chodzi? Czyli tak naprawdę we wszystkim jest nam potrzebna praca i proces. Jak chcesz schudnąć, to siedząc na fotelu tego nie zrobisz, objadając się lodami. Czyli niestety wiem to. I do tego jeszcze bym dodała dyscyplinę, tak? Czyli jak słyszę, ale mi się nie chce, jak ruszyć dalej z miejsca? No, siedząc nie ruszę z miejsca, czyli staję, mimo że mi się nie chce wstać. Tak. Czyli też ten pewien rodzaj dyscypliny w nas, który czasem może na początku jest potrzebny, żeby to ego, ten nasz umysł jakby zajarzył, że chce jakiś zmienić, nie wiem, program, czy przekonanie, czy stereotyp, więc może na początku jest to potrzebne, nie? Żeby sobie tak, bo później to płynie samoistnie. Nogi ciebie prowadzą do tego lasu, nawet nie wiesz dlaczego już w nim jesteś, bo wie, że ci to służy, bo wie, że to jest dla ciebie dobre i wie, że to jest inwestycja twoja dla ciebie. Czyli napełniam się tym, co mi służy. No i jak jestem napełniona, no to wtedy tym napełnieniem wypełnię może dzieci moje, może mojego męża, może będę miała czym się też troszkę podzielić, a może też już tak jak nie ja kiedyś na żywca, bierzcie ode mnie miłość, to dzisiaj mam, ja ci dam ziarenko, a ty niech u ciebie zakiełkuje, ale ja ci nie oddam, jakby bierz i tyle. Także widzisz, to też jest trochę o tym, że całe życie się uczymy i całe życie jesteśmy w procesie, w drodze i też pozwolenie każdemu na bycie w jego drodze jest takim szacunkiem, uważam. Tak. Czyli ja rozumiem, że zostajesz tutaj na tej drodze i że dalej kawałek, znaczy, że dalej już nie idziesz, ale dziękuję Ci za ten nasz wspólny kawałek drogi. Wow, cudowny. Więc to jest też ta nauka, widzisz też siebie, odkrywania w kółko od nowa, nie? Czyli jakaś sytuacja, patrzę, rozpoznaję, co ona we mnie zrobiła, wzbudziła i mogę iść dalej. Cudne. Tak. Użyłaś słowa dyscyplina. I u nas dyscyplina jest bardziej powiązana z karą, z tym, z łamaniem jakichś zasad, a tak naprawdę to dyscyplina jest szacunkiem do samego siebie. Robię no to, ten, bo szanuję, tak, bo to jest tak. trudne, ale robię, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Bo na przykład szanuję swój czas i na przykład planuję sobie ten dzień, wiesz, o co chodzi, planuję, ile chcę pracować, czy też z szacunku do siebie zaplanowałam też przy pracy dla równowagi brak pracy, czyli odpoczynek, taki czas wolny, taki właśnie, żeby też sięgnąć po to, co zdrowe, co fajne, co mi służy, co jest dla mnie wartościowe, co mnie wypełnia, dopełnia. Także jak najbardziej ta dyscyplina, ja wiem, jasne, że nam się, ale w dobrym tego słowa znaczeniu będzie szacunkiem. Bo wiadomo, że jeśli ktoś przekracza dyscyplinę na dzieciach, stosuje przemoc, no to bez przesady, no to już jest przemoc, a nie dyscyplina. Ja nie mówię o tym takim staniu na baczność, tylko dlatego, że weszła mama czy tato, bo się takiej bardzo boję. Ja mówię o tym, że wstaję po coś, mimo że mi jest trudno, bo wiem, że za tym przyjdzie dużo dobrego dla mnie.
A to jest takie trudne, stanąć do tego, co cholernie, trudne. Cholernie, cholernie, cholernie trudne. Ale Bo warte. tak, bo coś jest na końcu i za każdym razem, kiedy patrzę wstecz, to sobie myślę, kurczę, dobrze, że chciało mi się, że to zrobiłam. Mimo, że też różnie bywało przecież. Sama jest, mówisz, czasem jest lepiej zjeść lody, niż pójść na spacer. Czasem lepiej jest się napić lampki wina, niż z kimś porozmawiać i tak dalej, nie? Czyli no cóż, no tutaj tą formę bym też do tego dołożyła. Na pewno. Pięknie. Iza, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Kochani, chciałam Wam tylko dodać, że nasze rozmowy będą ukazywały się na Spotify pod tytułem Rozmowa od serca, także na YouTubie i będziemy też robiły transmisję na żywo na Facebooku. Jeśli chcecie skontaktować się z Izą, to Iza jest na Facebooku. Izabela Kuczewska, opiekun w drodze też. I też tam też. Linki do naszych rozmów też będą na mojej stronie kasiakrawiecka.com i z czasem na stronie Izy. Iza, czy chciałabyś coś na koniec dodać? No, że na przykład jeśli ktoś będzie, bo teraz będę właśnie kilka osób, będziemy pracować na wewnętrznym dziecku, czyli też tam rozpoznawać w sobie to, co zostało, czy to, co nieuzdrowione jeszcze z dzieciństwa, czyli będzie to warsztat online, jakby ktoś miał ochotę wziąć udział, to niech da znać, on będzie na początku grudnia, bo już teraz to mi się chyba nie uda, bo jadę też do Krakowa na warsztat, także tam się, ale myślę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie właśnie takiego, jak też z tym tematami pracować często, bo nam się czasem odpala, nie wiemy, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy jesteśmy i tam też chodzi o to, żeby dotrzeć do tej swojej, do tego dorosłego, bo dorosły nie ma emocji, z którą sobie nie poradzi, czy z sytuacją, a często to wewnętrzne dziecko w nas się odzywa, czyli też te nasze bóle, cierpienia, różne rzeczy, także ten warsztat znowu będzie, gdzie tam będzie medytacja, będzie jakieś ćwiczenie, też będzie jakaś praca wglądowa, także jak ktoś ma ochotę wziąć udział, to ja zapraszam do mnie, czy do ciebie, Kasiu, to wtedy też mnie poinformujesz. Myślę, że nie, że czwarta edycja też już